Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawostek o Rinnohara. Zapraszam. Imię Rin może mieć różne znaczenia. Dostojny, srogi lub zimny. Jej nazwisko oznacza pole. Zanim ją rzeczywiście widzimy w Naruto, pojawiała się wielokrotnie na chwilkę, choć nie wiedzieliśmy, że ma aż takie znaczenie dla fabuły. Można było ją zobaczyć już w 72 odcinku pierwszego Naruto i na okładce 16 chaptera, choć wyglądała nieco inaczej. Jej ulubionym jedzeniem były truskawki, a najmniej lubiła tsukudani. Urodziła się 15 listopada, a jej grupa krwi to A. Miała 143 cm wzrostu i ważyła 40 kg, gdy ją poznaliśmy. Jej hobby było zbieranie muszelek. Ukończyła akademię w wieku 9 lat, a już 2 lata później awansowała na chunina. W historii Naruto i Naruto Shippuden Rin jest jedyną Jinchuriki, która zginęła bez uprzedniej ekstrakcji bestii, co czyni Isobu jedyną ogoniastą, która zginęła i odrodziła się ponownie. Opanowała dwie podstawowe natury czakry, ognia oraz wody, a także dodatkowo uwolnienie yang. Nie wiadomo, co się stało z jej ciałem po śmierci, być może Obito ją tam zostawił, a może zabrał. Rin i Sakura są supportami swojej drużyny i w pewien sposób można je do siebie porównać, jednakże patrząc na statystyki z drugiego databooka, Rin góruje nad Sakurą pod każdym względem oprócz genjutsu. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!